Babę i mazurki, rolatki z szynki, klopsiki mięsne z jajkami, misterne kanapeczki, pasty, koreczki, śledzie pod pierzynką. Takie smakołyki królowały na stołach podczas jarmarku wielkanocnego w Czerwionce Leszczynach. Tradycyjnie odbył się on w Parku Leśnym i tradycyjnie gospodynie z kół z całej gminy dały mistrzowski popis swoich umiejętności kulinarnych. Się kręcić, tylko być, a ty graj muzyczko. Takt skocznych rytmów kapeli podwórkowej przebiegał tegoroczny jarmark wielkanocny w Czerwionce Leszczynach. Tradycyjnie odbył się on w Parku Leśnym i przyciągnął prawdziwe tłumy. Dobrze, że mieszkańcy gminy i miasta Czerwionka Leszczyny goszczą na takich spotkaniach. To już jest kolejny jarmark wielkanocny. Jarmark, na którym prezentują się ze swoimi wyrobami świątecznymi nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Rzeczywiście gospodynie po raz kolejny pokazały mistrzostwo swoich umiejętności kulinarnych. Stoły bowiem uginały się od smakołyków. Ciasteczek to było chyba 7 blach, rogalików chyba to jest 5, 3 babki ciastych, 3 rodzaje. No, 4 rodzaje ciasta. Jedna pasta jest z wędzonej makreli, do tego są dodatki, cebulka i jest ogórek. Jedna pasta jest typowo jajeczna z serem tartym, żółtym. I jedna jest, co jeszcze? Taka czerwona pasta to jest znowu śledź w pomidorach. Zawijana szynka w takim masełku krzanowym. Mięsko gotowane z piersi, z kurczaka, potem jest jeszcze chrzan do tego i masełko i w takie rulonki. Ile tego wszystkiego przygotowałyście? Dosyć dużo, bardzo dużo. Mieszkańcy jak zawsze tłumnie zjawili się na jarmarku, dlatego też wszystkie dania rozeszły się błyskawicznie. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Wszystko jakoś, tak wszystko poszło. Bo wie pani co, naprawdę fajny był styl. Babki my dzisiaj miały. Nie zabrakło też tradycyjnego śląskiego żurku, który ugotowały bełkowskie gospodynie. Taki świąteczny żur z borowikami, z boczkiem, z kiełbasą, z wosztym po naszemu i zakłócono troszeczkę jest koperkiem. Ileż tego naważyłyście? A naważyłyśmy prawie 60 litrów. Panie z kół sporo pracy i serca włożyły w przygotowanie wszystkich specjałów, ale także w ozdobę straganów. Mieszkańcy mogli więc nacieszyć i oczy, jak i podniebienie. Bardzo pyszne. Co najbardziej smakowało? No ryba dla mnie akurat. A co popróbowaliście? No akurat można powiedzieć, wszystkie chyba jakie strawy tutaj były, to bardzo smaczne. Także i zdrowych, spokojnych świąt życzymy mieszkańcom wszystkim. Dzieci ze szkoły podstawowej w Książenicach przygotowały występy. Nie zabrakło też innych atrakcji, takich jak szukanie zająców wielkanocnych w Parku Leśnym.